Dzień dobry. Zapraszam do obejrzenia streszczenia naszej dzisiejszej lekcji. Myślę, że rozbiję to na kawałki, bo jeszcze zbyt długie nagranie, coś znowu się zepsuje i trzeba będzie nagrywać od początku. No więc pamiętacie, że trzeba zacząć od tego doświadczenia, które widzieliśmy, mianowicie no, naczynia połączone. Nie, tak brzydko mi to wyszło. Nie lubię, jak się tak to psuje. Połączone. Różne ciecze. No i zbudowałem i pokazałem wam taki układ. Najpierw były po lewej stronie naczynia połączone, w której były ta zabarwiona na barwnikiem spożywczym na czerwono woda, a potem do prawego naczynia wlaliśmy olej. I widać było dość wyraźnie, że poziom oleju jest wyższy niż poziom wody. No i argumentowałem, może to tutaj tak jakoś wyrównam. Argumentowałem, że powodem jest to, że gęstość oleju jest mniejsza niż gęstość wody. To wiemy, że olej pływa w wodzie. No i wykorzystaliśmy prawo Pascala, które przy okazji zwróciliśmy uwagę na to, że prawo Pascala obowiązuje w jednej i tej samej cieczy. No bo ciśnienie w tych dwóch punktach A i B na tej samej wysokości jest identyczne. No tu nie bardzo, tak, bo tutaj teraz już wiemy, że tu nad tym otwartą rurką jest też ciśnienie atmosferyczne, więc ciśnienie atmosferyczne działa na powierzchnię z jednej i z drugiej strony. No i tutaj oczywiście, gdyby tak zastosować prawo Pascala w tych dwóch punktach, no to dotarlibyśmy do paradoksu, dlatego że tutaj mamy ciśnienie atmosferyczne plus wysokość tego oleju, słupa oleju, a tutaj tylko ciśnienie atmosferyczne. To nie może być równe. W związku z tym prawo Pascala stosuje się do tej samej cieczy, przynajmniej w takiej formie, w jakim żeśmy je poznali. To znaczy, że ciśnienie w punktach A i B, które są na tej samej wysokości, jest równe. No i ciśnienie w punkcie B, który znajduje się na granicy pomiędzy wodą a olejem, to jest po prostu ciśnienie słupa oleju, no i to jest przyspieszenie grawitacyjne razy gęstość oleju, jak razy ta wysokość tutaj HB. No, ciśnienie w punkcie A to jest ciśnienie słupa wody, no i to jest gęstość, przyspieszenie grawitacyjne razy gęstość wody razy wysokość słupa wody, która jest HA, która jest mniejsza niż HB. No i można napisać w związku z tym równość tych ciśnień. Wykorzystać prawo Pascala, można napisać równość tych ciśnień. No i będziemy mieli taką sytuację, w której tu jest zaznaczone na zielono, w której podkreślę to jakoś może na zielono grubszą kreską, tak, tutaj, w której z jednej strony mamy równanie wynikające z prawa Pascala, a z drugiej strony możemy przekształcić. Po prawej stronie wpisać definicję ciśnienia w punkcie B, po lewej definicję ciśnienia w punkcie A, no i otrzymamy wtedy takie równanie, które można przekształcić do proporcji. No i ponieważ wysokość słupa oleju jest większa niż wysokość słupa wody, to oznacza to, że gęstość wody jest większa niż gęstości oleju. No i to widzieliśmy to na własne oczy, to było nasze doświadczenie. No a potem zajęliśmy się czymś, co się nazywa paradoks hydrostatyczny i o czym powinniście wiedzieć. No mianowicie rozważyliśmy sobie takie naczynie o kształcie takim jak na rysunku, takie, które się rozchyla ku górze na przykład, wypełnione wodą.
do wysokości H. Wysokość tej wody w naczyniu wynosi H. No i policzyliśmy sobie ciśnienie, które panuje tutaj przy dnie. Tak, no i wiemy bardzo dobrze, że w tym miejscu ciśnienie to jest iloczyn przyspieszenia grawitacyjnego, gęstości wody i wysokości tego słupa wody. No i jeżeli to ciśnienie tyle wynosi, to siła parcia tej wody na dno naczynia, które ma powierzchnię S, no na przykład jest okrągłe, tak jak narysowałem tutaj na tym rysunku. Możemy to poprawić tak, żeby to było lepiej widoczne, że to jest okrągłe naczynie. No. No to jest ciśnienie, siła parcia to jest ciśnienie. Przypominam, że siła parcia zawsze działa prostopadle do powierzchni, na zewnątrz jakby, w kierunku przeciwnym od tego ciśnienia na zewnątrz, od tej wody czy gazu na zewnątrz. No i to jest P razy S, tak? Ciśnienie razy pole powierzchni. No i to okazuje się, że to będzie równe, że to będzie równe masie wody zawartej w tym wewnątrz tego walca razy przyspieszenie grawitacyjne, czyli ciężarowi wody zawartemu wewnątrz tego walca. No bo jak pomnożymy tu H razy S, to dostajemy dokładnie objętość tego walca, więc to będzie masa wody zawartej w walcu razy G. No a to jest ciężar wody zawartej w walcu. No, problem polega na tym, że to nie jest cała woda, że jest jeszcze woda, która jest na zewnątrz tego walca. No a naczynie stoi na stole, jest nieruchome, to znaczy, że siła ciężkości, która działa na wodę, jest równoważona siłą nacisku. Siłą nacisku, siłą reakcji stołu. No to znaczy, że z trzeciej zasady dynamiki wynika, że naczynie musi cisnąć na stół siłą równą swemu ciężarowi, dlatego że w przeciwnym wypadku reakcja stołu byłaby, no jest zawsze taka, jak siła, z jaką naczynie ciśnie na stół. No więc mamy tu pewien problem, dlatego że pokazaliśmy, że parcie na dno naczynie jest, wydaje się, opiera się na stole za swoim dnem, że to parcie na dno jest mniejsze niż ciężar całej wody w naczyniu. Nam przyjęliśmy, że naczynie jest, dla uproszczenia, ma cienkie ścianki i jest praktycznie nieważki, więc wystarczy rozpatrywać problem tej wody. No i to jest paradoks hydrostatyczny. I o dziwo jest chyba w programie nauczania. W każdym razie był w takich zadaniach przykładowych do egzaminu ósmoklasisty, tego egzaminu, którego nie będziecie zdawać, ale które już wiki będą zdawać prawdopodobnie. Paradoks hydrostatyczny. No jest historycznie, możecie sprawdzić w internecie, co to jest, są informacje, kto go pierwszy sformułował. No i teraz to, co nas interesuje, to jest rozwiązanie tego paradoksu. No i tutaj szkicuję jakby, na czym to polega, a w oddzielnym filmie podam to rozwiązanie. No idea jest taka, że analizujemy, co się dzieje. Tu mamy dno tego naczynia. No, to naczynie stoi na stole, tak jak poprzednio. Więc możemy powiedzieć, że o, tutaj jest stół, naczynie stoi na stole. No i analizujemy słup wody, który znajduje się nad jakimś punktem A, który należy do tej bocznej ścianki. No, jak to wygląda? Wyobraźmy sobie taki słup wody.
On jakoś tutaj tak wygląda. Tak. No na górze to jest po prostu słup wody. Na dole, gdybyśmy chcieli to narysować lepiej, tutaj z boku, no to wyglądałoby to jakoś tak. Tu jest taki walec. Prawda? Na górze ten walec wygląda w ten sposób i on jest tutaj. Górna powierzchnia jest równoległa z powierzchnią wody. No, tak troszeczkę nie wyszła równoległa, ale rozumiecie, o co chodzi. Natomiast na dole ten walec jest przecięty tutaj ścianą tego naczynia. A więc tu jest przecięty ścianą tego naczynia. No i w związku z tym ta powierzchnia tutaj wygląda trochę jak, no nie trochę, tylko po prostu, tak? Jak wspólna powierzchnia przecięcia walca płaszczyzną. No i teraz sztuka polega na tym, że jeżeli analizujemy siłę parcia, przypominam, parcie to jest zawsze ciśnienie razy pole powierzchni, analizujemy sobie ten element powierzchni. O, narysuję go na żółto. Tak? To jest ta powierzchnia, którą sobie wybieramy. To jest ta powierzchnia. Tu oczywiście tego słupa po tej stronie powierzchni nie ma. Woda jest tylko w środku, prawda? Tak to wygląda. No to siła parcia, w związku z tym, co mówiliśmy o niej, działa prostopadle do powierzchni. I ta siła parcia to jest iloczyn, za grube to jest. To jest, może to. To jest iloczyn. Może 2 wystarczy. Grubość 2. Siła parcia to jest iloczyn ciśnienia razy pole powierzchni. No i wektor normalny działa normalnie do tej powierzchni, czyli tak tutaj na zewnątrz. No, w tym kierunku na zewnątrz. Nie będę rysował tego wektora normalnego. Napiszę to jako równanie na długość tej siły. No, ale teraz to, co możemy zrobić, to możemy rozłożyć tą siłę na składową pionową i składową poziomą. Składowa pozioma chce jakby przesunąć tą ściankę w poziomie. No i jest interesujące pytanie, dlaczego nie wywraca się to naczynie, ale to pytanie zostawię otwarte. Natomiast składowa pionowa działa w dół i ona dokłada się jakby do siły nacisku naczynia na powierzchnię stołu, no bo jeżeli na naczynie działa siła w pionie, to oczywiście całkowita siła działająca na naczynie składa się także z sił pochodzących od tych słupów wody, które naciskają na boczną ściankę naczynia. No i cała sztuka polega na tym, i to udowodnię, czy zasugeruję, czy wytłumaczę w oddzielnym filmie, że wartość tej siły, która tutaj działa w pionie, to jest dokładnie ciężar, wartość tej pionowej składowej, to jest dokładnie ciężar tego słupa wody. Czyli ta woda, która znajduje się poza tym walcem, tutaj, ona też prze na naczynie i jej wkład w nacisk naczynia na wkład tych sił w nacisk naczynia na podłoże to jest odtwarza całkowity ciężar wody zawartej w naczyniu.
No i to jest rozwiązanie paradoksu hydrostatycznego. Jak mówiłem, szczegóły przedstawię w oddzielnym filmie, a teraz zamkniemy ten film i zaczniemy nowy o ciśnieniu powietrza.